Tym razem grupa PDB zaprasza do wirtualnej Meliny. To nowy spektakl teatralno-profilaktyczny pod kierunkiem Izabeli Tymich-Janasik oraz Katarzyny Bonew. Jakbym miała powiedzieć, o czym będzie spektakl, to zacytuję słowa pewnej osoby, dosłownie. Nie mam talentu, ale jestem ładna i mam pieniądze. To są słowa popularnej influencerki, której nazwiska specjalnie nie przytoczę, bo nie chodzi o osobę, ale pewne zjawisko. I jej słowa są o tyle ważne, że trafiają do szerokiej publiki, w której jest duży odsetek młodych ludzi. I w tym odsetku młodych ludzi co druga nastolatka chce zostać influencerką. Tak jest problem społeczny, który mamy zamiar poruszyć w spektaklu, bo wiemy, że dzisiejsza rzeczywistość jest taką narracją medialną. Wiemy, że każdy może kupić milion followersów i być największym w ciągu kilku dni. Może stosować filtry na zdjęcia, jej obraz danej osoby może być perfekcyjny. Także wiemy, że w social mediach rzeczywistość jest porozniekształcona i często kłamliwa. Influencer to jest ktoś, kto wpływa na kogoś czymś. Chcemy bardzo, żeby młodzież po obejrzeniu spektaklu, ta zwłaszcza, która chce zostać influencerem bądź influencerką, zadała sobie pytanie, czym chce wpłynąć i nade wszystko na kogo. I jeśli chce topowym wykształceniem, to niech go po prostu najpierw zdobędzie. Jeśli chce wynikami sportowymi, to niech przez wiele lat trenuje po kilka godzin dziennie, żeby nie mieć sobie równych. Jeśli finansami, to niech po prostu zda sobie sprawę, że w Polsce 90% milionerów to są ludzie, przedsiębiorcy, którzy mają wyższe wykształcenie. Bo żeby wpływać na kogoś, najpierw trzeba zdobyć wiedzę, osobowość, a potem pchać się do social media i budować sobie markę, która będzie pięknym opakowaniem bogatego wnętrza. Influencerzy na Instagramie mają po 8 milionów followersów, w tym 80% to są fałszywki. W takim świecie żyjemy, w wirtualnej Melinie. W związku z tym proponujemy tą profilaktykę, która myślę jest szalenie aktualna. Skromnie się polecamy i chcę tylko podkreślić, że patronem honorowym tego spektaklu jest starosta cieszyński, pan Mieczysław Szczurek oraz nasza pani burmistrz Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz. No i cieszę się, że znowu z ogromnym zapałem cały zespół PDB, rzesza dorosłych, młodzieży i dzieciaków, świetnie pracuje w pocie czoła od września. Pozostaje nam tylko zaprosić na premierę 23-24 maja. Jak pan zareagował właśnie na taką propozycję grupy PDB? O, jest to kolejny powrót do świata iluzji, świata wirtualnego, bo już raz zajmowaliśmy się tym tematem i po raz kolejny chcemy pokazać, jakie niebezpieczeństwa czyhają na młodzież, dzieci, nawet na osoby starsze. Ten natłok informacji w większości nieprawdziwych i fejkowych i brak tej zdolności do rozróżniania, co jest prawdziwe, co nie. Jak wrzucenie nieprawdziwej informacji w świat internetu ma wpływ na innych. To właśnie chcemy pokazać. Mam nadzieję, że nam się to uda. To ważny problem. Jak zawsze w naszych przedstawieniach, które pragniemy przekazać, ważne problemy. Myślę, że influencerstwo i to, co dzieje się w internecie, jest bardzo ważnym problemem, bo niesie ze sobą wiele konsekwencji. I tych dobrych, i tych złych. Pragniemy pokazać to, co dzieje się wewnątrz rodzin, znanych influencerów za kulisami tego, co pokazują nam w internecie. To taki temat na czasie? Z doświadczenia wiem, bo też na co dzień pracuję z dzieciakami i bardzo na czasie temat, bardzo dobrze, że jest poruszony i może otworzy też oczy niektórym, co powoduje szybki sukces i jak szybko można spaść na dno przez takie coś, przez ten fałsz i to wszystko, co dzieje się w wirtualnej rzeczywistości. Dlaczego warto przyjść na ten spektakl? Znaczy, generalnie chcielibyśmy przekazać młodym ludziom w formie tego spektaklu to, co jest jakby... co jest widoczne, czego nie widać też generalnie w tym, w całej tej otoczce influencerów, gdzie po prostu ten fałsz i prawda gdzieś tam się przewleka i jest to takie po prostu dla niektórych wyznacznikiem, tak, dla młodych ludzi, którzy po prostu brną i patrzą w tych influencerów w ten sposób, że po prostu są dla nich całym światem, a tak naprawdę to wszystko z tej drugiej strony wygląda często, bardzo często zupełnie inaczej. Wirtualna Melina. Skąd pomysł na taki tytuł spektaklu?
Bo myślę, że ten wirtualny świat w dużej mierze stanowi taką melinę i to właśnie chcemy pokazać, że wbrew temu, że czasami jest bardzo pięknie, błyskotliwie, kolorowo, to tak naprawdę ten świat niesie ze sobą dużo zagrożeń, dużo złych zjawisk i tak naprawdę wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym dla młodych ludzi, którzy potem tak naprawdę przypłacają to bardzo poważnymi konsekwencjami i w efekcie trafiają do tej właśnie meliny. A że jest ona w wirtualnym świecie, stąd w tytuł. Grupa PDB jest taką grupą rodzinną. Tutaj występują dzieci, występują rodzice. Tak jest też w pani przypadku. Tak, w moim przypadku też tak jest. Jestem tutaj z dwójką dzieci, dwie córki. Jedna jest w najmłodszej grupie jako siedmiolatka, druga jest w grupie młodzieży 11-latka, no i ja jako mama. No i jak się tutaj odnajdujecie, jak się gra, występuje tutaj właśnie z tą rodziną PDB? Znaczy, atmosfera jest bardzo przyjazna. Grupa jest bardzo zżyta ze sobą, fajnie się pracuje, naprawdę nasze spotkania wiążą się z wieloma pozytywnymi emocjami, więc fajnie spędzamy czas, naprawdę. Czyli pokazujecie też, że w tych social mediach można się odnaleźć tak pozytywnie, to nie tylko tutaj jest krytyka tych influencerów. Tak, myślę, że warto podkreślić, że nie zależy nam jakby na krytyce influencerów, bo słowo influencer nie musi oznaczać tego, że ktoś ma zły wpływ na młodzież czy na dzieci. Influencerzy mogą też służyć przykładem i dawać jakby autorytet młodszym odbiorcom. Ty jesteś z Ukrainy, może nam powiesz, jak tam wygląda ten problem, czy jest jakaś różnica? To jest bardzo taki poważny problem, bo każdej z młodzieży jest uzależniony i on się gubi się w prawdziwym życiu i ten spektakl chcemy się pokazać, co trzeba żyć w reale, co nie trzeba się gubić. Jest coś dobrego, jest coś złego, ale musimy wiedzieć i jak to musi być. No właśnie, czyli trzeba też żyć tu i teraz realnie, nie tylko w tych social mediach. Dokładnie, ja też jestem za tym. Oczywiście w tych czasach, no niestety, nie oszukujmy się, właśnie ta młodzież, tak jak Dasza wspominała, jest bardzo wciągnięta w to wszystko, w ten internet i tak dalej. Dużo osób naprawdę śledzi, ogląda, przewija wszelkie Instagram i inne tego typu aplikacje. I więc często nawet nie uświadamiamy sobie, że to, co widzimy w internecie, niekoniecznie jest pełnym obrazem, który tak naprawdę jest w realnym świecie i prawdziwym i to wszystko po prostu nie jest w 100% prawdą, co widzimy właśnie w tym internecie. Wirtualna melina, zapraszamy! Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.